możemy już udostępnić przedłużenie ulicy Pleszewskiej, czyli nowy odcinek tzw. Ringu Łacina. Prace nad otwarciem tej ulicy rozpoczną się jeszcze w piątek wieczorem, by w sobotę można było tam przejechać już w obu kierunkach. Ten nowy odcinek połączył ulicę Kaliską i Polanka z ulicą Warczy Głowy. Należy poruszać tam zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym, bo sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pleszewskiej i Warczy Głowy nie będzie jeszcze działać. Ona jest dostosowywana jeszcze do nowego układu drogowego. Co ważne, udostępnienie tego przedłużenia ulicy Pleszewskiej oznacza także całkowite wyłączenie z ruchu samochodowego przejazdu przez torowisko w ciągu ulicy Milczańskiej. Tam obecnie on jest przejezdny tylko w jednym kierunku, a od 7 sierpnia, czyli od poniedziałku, nie będzie już dostępny dla kierowców, bo będą mieli oni do dyspozycji właśnie ten przejazd bliżej ulicy Jana Pawła II, czyli nowy odcinek ringu.